Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Paweł zaczął ze mną rozmowę i... A może w końcu? Tak na do widzenia. Powiedz mi całą prawdę. A ty mi powiesz? Żebym wiedział, na czym stoję. Jest to nasza ostatnia noc, dlatego wyłożyłem karty na stół. Chciałem się spytać Ewelinę, co tak naprawdę ona do mnie czuje. Jak to jest między nami? No to powiedz mi w końcu. A co byś chciał usłyszeć? Prawda. Ale też mi ciężko jest tak powiedzieć. To jest naprawdę. Kocham mnie jako osobę, nie chcę się do tego przyznać. Może boi się tego powiedzieć mi wprost, bo nie wie, jak zareaguję, czy ją wykorzystam, czy będę z nią. I nie chcę tego mówić wprost, woli to jeszcze zachować dla siebie. Widzę poprawę u ciebie. Że starasz się, tak jak powiedziałeś, że ci zależy. Nie ruchasz już tyle w tym sezonie i w ogóle. No. Ale bo cię kocha. Kurwa! Bro! Kurwa! Kurwa, ty zawsze taki It's moment. Ich związek to jest naprawdę prawdziwa telenowela. A to, że was kocham, dzieci moje. Mordy, ty kochane. Suki, wiesz, jakby to za mną tęsknił? Kurwa. Pojęcia nie macie. Pasujemy do siebie? No, kurwa, jak nikt inny. Dzisiaj jest nasz ostatni wieczór, zostajemy w domu wspólnie, nie wychodzimy nigdzie, chcemy pobyć razem. Przygotowaliśmy grilla, pożarliśmy kiełbaski, było ich masa naprawdę, nie do przejedzenia, kiełbasy zrobiliśmy chyba z 50, więc starczyłoby, żeby wykarmić całą armię. Kaszankę macie, weź się ją, ona już pęka. Chcieliśmy spędzić czas wszyscy razem i fajnie, no. Z jacuzzi wam powiem, dzisiaj będzie chuj, nie? Tyle wam powiem. Ja bym ci to nagrzał, jakbym tam wszedł w minutę. Taki jest gorący chłopak. Jacuzzi woda tak pomału się nagrzewała, że po prostu stwierdziliśmy, że dajemy sobie z tym spokój. Bo usiedliśmy w pokoju przy kominku. Ostatnie godziny razem. Może nawet nie doba, tylko godziny. Sobie siedzieliśmy i wspominaliśmy, nie? Najlepiej wspominam wspólne chwile z całą ekipą, wspólną zabawę. Najlepsza impreza to była w parku. Heaven mnie poniosło prosto do nieba i odpaliłem wszystkie swoje race. Imprez zajebistych było tu pełno. Nie jestem w stanie wybrać, która jest taka najlepsza. Oj, domówka była gruba. Pamiętam to, jak było wczoraj, więc... Było dużo różnych relacji, związków, kłótni. Nie wiem, kto jest, kurwa, taką jebaną dziwką. Takim najtrudniejszym momentem było dla mnie jest małą. Przez tą blondynę, którą Paweł sprowadził. To było rozwadzone dla mnie. Jaka według was była najlepsza akcja w domu? Żelazko. Tak, chciała jej wyprostować loki, no. Żelazkiem ją chciała przejechać, nie? Myślałem, że już mnie życie nie zaskoczy, ale jednak się myliłem. Tak, jednak życie zaskakuje coraz bardziej. Lesbijska akcja. Tego no nie zaczyna. Co? Lesbijska? Jej? Puściłaś się z laską? Ale była dobra nawet. Zabrała mi dziewczynę sprzed nosa, obrabowała mnie po prostu i zaprowadziła ją do zakalni i ją przeleciała tylko po to, żebym ja tego nie zrobił. No, to była najbardziej kontrowersyjna akcja, no. Która zrobi szum w pizdu. Czasami człowiek siedzi i coś się przypomni i sam do siebie się śmieje, po prostu jak to wspomina. No, ściągnęli tą kołzdę prawie, wszyscy wybuchli śmiechem. Dołączyłam do ekipy wędkarzy.
wędkarz, bo bardzo mnie polubił. Jebany, no, w programie. O kurwa. Najczęściej były malowane paznokcie dla Kuby. Budzi się, patrzy, my się śmiejemy, on jeszcze nie wiesz czego. Patrzy, dotyka się wszędzie, łóżko podnosi, nic nie ma. I w końcu chce zrelaksował się, co wrzeć się kurwa. Nie! Pomalowane paznokcią. Wierzę. Tak, to jest właśnie wędkarz. Łe kurwa! Na pewno nie zapomnę naszych melanży właśnie z Żemanią. Najlepsza scena to, kurwa, był dla mnie nasz pierwszy dzień w pracy. Kubota, zrobiłem zakon i na nowo lufa. Gdyby to był najpiękniejszy dzień w naszej pracy, pierwszy i ostatni. Powiem ci, Anna, że jesteś zawodniczka z najwyższej ligi. Aż tak? Nie znam drugiej takiej baby, która potrafi tyle wychlać. Naprawdę nie znam. Ja czuję się ekipą z każdym w tym domu. Oprócz Anki. Totalnie nie rozumiem tej dziewczyny. A raczej mam się wyjebane, no bynajmniej ja nie mam nic takiego do niej. Nasza ekipa w tym sezonie naprawdę była zmienna jak pogoda. Co chwilę ktoś dochodził nowy, co chwilę ktoś odchodził. Dzień dobry! Jeżeli chodzi o nowych chłopaków, o Kubę i Alana, to stali się częścią ekipy. Naprawdę zgrali się z nami. Czuję, jakbym ich znał wiele lat. Z Malwiną mam tam dobry kontakt, wiadomo, fajna dziewczyna i w ogóle można się pośmiać. Ej, fajna jest, nie? Ej. Ale nie zżyłam się z nią tak jak z resztą. No. Dobrze się kurwa bawiłem i namieszałem chyba trochę, jeżeli chodzi nawet o trójkąt, jaki stworzyłem tutaj z małą Anią i z dużą Anią. Proszę, jestem ciepła. Czekaj, bo mój mąż mnie prosi o rękę. Najbardziej będzie mi brakować tego szykowania się na imprezę i wspólnego działania z Alanem na parkiecie, żeby podejwać jakieś dwie tupeczki, ściągnąć je tutaj na chatę, wydymać i później podziękować za przybycie. Wszystkich sytuacji, żartów, imprez, w ogóle wyjść z tymi ludźmi, przygotowań z Eweliną, śpiewania w ogóle. Będziemy się najebać. Tego mi będzie brakować, nie? Na pewno nie zapomnę Eweliny, jak robiła nam wkrętkę co tego kolesia bzyka, akcji z małą w tym busie. Naprawdę mam mnóstwo takich zdjęć. A który wyjazd wam się podobał najbardziej? Wyjazd do Wrocławia, gdzie żeśmy tam zabalowali, limuzyna, klub. No wszystko było, kurwa, zajebiste dziewczyny. Jedyne, co mi pozostało po wyjeździe do Heaven Leszno, to zapach Wielkopolski. Praga to jest w ogóle najpiękniejsze wspomnienie, jakie da mi drugi sezon. Wyjazd do Czech łączył ekipę, bo byliśmy tam zdani na siebie, byliśmy jedną całością, nie znaliśmy innych osób, nie znaliśmy języka. Nie patrzyliśmy na to, co się dzieje dookoła, tylko to, że jesteśmy razem. Byliśmy tam jedną ekipą, nie patrzyliśmy, kto z kim trzyma, kto z kim nie, po prostu byliśmy sobą, byliśmy jedną familią. Było wszystko. Wiecie, co wam powiem? Dziękuję wam za wszystko. Za przyjęcie. Za te wspólnie spędzone chwile. What?